Uwaga! Wszystkie eksperymenty i sztuczki przedstawione w tym odcinku powstały w kontrolowanych warunkach. Nie próbuj ich powtarzać. Wielkie dzięki i miłego oglądania. Palcie patelnio. W poprzednim odcinku w podobnym temacie testowaliśmy najgorsze sztuczki z internetu. Najgorsze lifehacki. Takie, które w mojej ocenie miały bardzo małą szansę na powodzenie albo na jakąkolwiek użyteczność. Jednak celnie wypunktowaliście, że niektóre z nich mogły wyjść i niektóre z nich mogłem zrobić lepiej. Na przykład ten ze schowkiem w butelce lub ten z podpalaniem waty za pomocą baterii. Przyznaję wam rację, one mogły się udać, gdybym poświęcił na nie więcej czasu lub więcej wysiłku. Biorąc sobie wasze słowa do serca, na dzisiejszy odcinek wybrałem najlepsze, najciekawsze i najfajniejsze sztuczki z internetu. I zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby się udały. Jeśli dajecie temu uszanowanko, zostawcie łapkę w górę, a ja zapraszam do oglądania. A tak w ogóle to ten odcinek zrobił ponad 1 000 000 wyświetleń, za co bardzo serdecznie wam dziękuję i uważam, że powinniśmy uczcić to winem bezalkoholowym marki Szara Taśma. Tylko problem jest taki, że nie mam korkociągu. I w tym właśnie miejscu użyjemy pierwszego lifehacka. Potrzebny nam jest wkręt, który zazwyczaj każdy facet ma w domu, podobnie zresztą jak śrubokręt, który również jest nam potrzebny, i widelec, który ma absolutnie każdy. Na filmiku wyglądało łatwo, a teraz sprawdźmy, czy to faktycznie działa. Wkręt jest troszeczkę dłuższy od korka, spróbujemy go wkręcić tak, by przeszedł cały. Mam nadzieję, że nie wkręciłem go za głęboko, jak coś będziemy wyjmować. Czy to się uda? Ej, idzie! Idzie, tylko widelec zgiąłem, ale idzie. Spróbuję widelec złapać tutaj krócej. Obrócić butlę. Wyjdzie już? Nie, jeszcze nie. Jeszcze trzeba trochę na dźwigni. Już prawie! Jeszcze trochę! Udało się! Lifehack jak najbardziej działa. Co więcej, według mnie jest nawet użyteczny. Ej, Norbi, czemu różowe wino? Nie lubisz? Nie. To idę po białe. Mamy więc bezalkoholowe białe wino, ale niestety był to nasz ostatni wkręt, więc otworzymy je w inny sposób. Trochę bardziej hardkorowy. Za pomocą palnika gazowego. Przygotowałem też środki bezpieczeństwa, takie jak gaśnica, grube rękawiczki i oczywiście ochronne okulary. Cała sztuczka polega na tym, by podgrzać płyn w szyjce butelki, tak by za pomocą temperatury powstało większe ciśnienie, które wypchnie korek. Nawet w filmiku instruktażowym widać taki charakterystyczny wybuch płynu. Czy się uda? Sprawdźmy. Palnik zmontowany. I działa. I przyznam, że ten lifehack jest dla mnie trochę stresujący. Z poprzedniego odcinka jednak wiemy, że nie wszystkim lifehackom można ufać i do tego podejdziemy bardzo ostrożnie. Butelkę nagrzałem wcześniej w ciepłej wodzie, by uniknąć pęknięcia szkła od różnicy temperatur. Ubieram też grubą rękawicę. I w tym miejscu wpadłem na jeszcze jeden autorski lifehack. Jest nim metalowy chlebak, który zabezpieczy nas przed potencjalnym zagrożeniem ze strony butelki. No to co? Próbujemy. Wyreguluję palnik, żeby płomień nie był za duży i będę powoli podgrzewał butelkę z różnych stron. Korek chyba powoli wypycha się do góry, mam takie wrażenie. Dobra, sprawdzamy na hardcora. Jest! Udało się! Uhuhuhu! Moi drodzy, łapeczki w górę, otworzyłem butelkę wina palnikiem gazowym, ale naprawdę przyznam, że wątpiłem w ten lifehack i bałem się troszeczkę go wykonać, ale udało się. Jednak nie powtarzajcie tego na własną rękę. Bardzo was o to proszę. Tak się zestresowałem tym poprzednim lifehackiem, że aż zgłodniałem i mam ochotę na popcorn. Taki albo taki. Ale jak widzicie na filmiku, nie zrobimy go w standardowy sposób. My zrobimy popcorn w prostownicy. Popcorn w prostownicy, auuu! To jest porąbane. Prostownica rozgrzała się do 230 stopni, czyli do maksimum, i zaczniemy od tego popcornu, bo wydaje mi się, że jeżeli któryś miałby nie wyjść, to raczej ten, bo jest on w teorii przeznaczony do mikrofali. O kurde, ale on jest trochę tłusty w środku. Nie wiem, czy to tutaj widać, chyba jest trochę tłusty. Spróbujmy na razie z niego wziąć jedno symboliczne ziarenko i zobaczmy, czy to w ogóle zadziała. I prostujemy popcorn. Jak na razie bez efektu, ale dajmy mu jeszcze chwilę. Umówmy się, że ma jeszcze minutkę. Pauza challenge. Wow! Udało się! Oprócz tego, że smakuje trochę spalonymi włosami, to jest naprawdę spoko. A teraz spróbujmy te ziarenka. Dobra, dwa kolejne ziarenka zamontowane. Tym razem zrobię to na desce, bo są różnej wielkości. Ale to musiało w sumie fajnie wyglądać, jak ten popcorn sobie tak nagle wybuchł w prostownicy. Przyznam się, że myślałem w pewnym momencie, że to się nie uda. Zobaczmy teraz, jak z tymi ziarnami na wagę. Wow, trochę się zlękłem, ale
Udało się, te ziarenka też strzelają, jak najbardziej lifehack zaliczony. Ale zróbmy trochę więcej. Żeby ziarenka nam nie uciekały, użyjemy tym razem folii aluminiowej i spróbujemy uprażyć ich trochę więcej. Najpierw rozsypiemy je w miarę równo na jednej warstwie, spróbujmy zrobić troszeczkę odstępów, żeby one nam się tutaj nie zgniotły i nie spaliły. Teraz zatrzaśnijmy folię z jednej strony, no i okej, nasze ziarenka są już w folii. Czy to się uda, czy spalę folię aluminiową? Fajnie by było, jakby wystrzeliło, nie wiem, przynajmniej 10% z nich, bo to już będzie troszeczkę szybsza metoda. No w końcu, ileż można czekać na popcorn, tak robić po ziarenku? No wiecie? Dobra, sprawdźmy. O! Wystrzeliło pierwsze! Mówiłem! Poczekajmy jeszcze chwilę, może zaczną strzelać wszystkie, najwyżej tego jednego spalimy. O! Jest drugie. Trzecie. Pamiętam, że nieraz jak się trzepnęło patelnią... O! Czwarte! To szybciej wyskakiwały, zobaczmy. Jest! Piąte! Dobra, rozpakujmy, bo jestem ciekaw, jak to wygląda w środku. Prasowany popcorn, ale patrzcie, nie spaliły się. Ani jedno z tych pięciu ziaren się nie spaliło. Wszystkie są naprawdę... spoko. Mamy przekąski na dzisiejszy odcinek. Zdecydowanie zaliczone. Tu kilka ziarenek popcornu pobudziło trochę mój apetyt i mam ochotę na jakieś poważniejsze danie, ale nieraz jest tak, że jak próbujemy coś zrobić, szczególnie kiedy się spieszymy, to nie wychodzi i zdarza nam się przypalić patelnię. Dlatego też mam tutaj kilka produktów. Masło, ser żółty i jajka. Jak widzicie w tej chwili na lifehacku na ekranie, podobno za pomocą pasty do zębów da się doczyścić patelnię z mocno przypalonych produktów, z tłuszczu, może właśnie również z jajka i z sera. Więc nie zwlekając, chodźmy spalić moją patelnię i zobaczmy, czy uda się ją odratować. Pal się patelnią. Pal się, koniu. She's got me upside down again. Just like a roller coaster, never wanted... Nie, czekaj, Przemek, nie tak. Trochę mu pomożemy. Oj, to jest moc! Pal się patelnią! O kurde, ale tu śmierdzi. Ale myślę, że patelnia jest już gotowa na mycie. No i tak finalnie wygląda nasza spalona patelnia, a teraz zobaczmy, czy lifehack zadziała. W sumie nigdy nie mam czasów na mycie garów, bo zawsze nagrywam odcinki, a tym razem myję gary w trakcie odcinka. Dwa w jednym. Czas spłukać patelnię i to jest chwila prawdy. Biorąc pod uwagę to, że ta patelnia jeszcze przed chwilą była pokryta spalonym żarciem, a teraz wygląda tak, lifehack uważam za jak najbardziej skuteczny. Może poza tym drobnym szczegółem, że jest kilka ubytków w teflonie więcej, ale ona już wcześniej była porysowana, także lifehack zaliczony! O tyle, o ile udało nam się nie zepsuć patelni, tak tym razem ten garnek spisuje na straty, dlatego że tak jak widzicie na ekranie, będziemy topić wosk, by zrobić bardzo ładną świeczkę w kształcie butelki coli. Na filmie wygląda to dość łatwo i efekt wydaje się być dość ciekawy, ładny. Sam bym sobie chętnie gdzieś taką postawił, więc zobaczmy, czy nam się to uda. Mamy wcześniej wspomniany garnek, lejek, świeczki w kolorze coli, długie świeczki, z których weźmiemy knot i butelkę, która będzie służyła nam za formę. Zacznijmy od tego, że przelejemy kolę do kubka i przygotujemy sobie butelkę. Zrobione. A teraz powoli i ostrożnie odlepimy etykietę, bo ta będzie nam jeszcze potrzebna. Forma przygotowana, a teraz chodźmy stopić wosk. Wosk roztopiony i faktycznie ma taki ładny kolor coli. Pytanie, czy taki zostanie, kiedy nasza świeczka zastygnie. O tym się za chwilkę przekonamy. My oczywiście ten wosk troszeczkę ostudziliśmy, by nasza butelka nie skurczyła się pod wpływem temperatury i by wszystko nagle nie zaczęło nam wyciekać. Także co? Wlewamy. W razie czego mamy plan B pod tytułem druga butelka i plan C pod tytułem jeszcze wam nie powiem, a teraz wlewamy i zobaczmy, czy zacznie się kurczyć, czy nie. Chwila prawdy. Ej nie, nawet się nie kurczy, nawet jest okej. Jeszcze troszkę, no i zobaczmy. Minimalnie nam się skurczyła podstawa, ale zachowuje ten podstawowy kształt, więc jak na razie zostawiłbym to w ten sposób. I zakładamy naszego knota. W lifehacku było, że można tutaj nakręcić nakrętkę, ale wydaje mi się, że knot i tak jest wystarczająco sztywny, więc raczej nie trzeba tego robić. Tylko teraz jak to ostudzić, żeby nagranie tego odcinka nie zajęło nam 100 lat. Wsadzę to do lodówki. Albo w sumie jednak nie do lodówki, bo rozmrażanie sobie lodówki nie jest najlepszym pomysłem, ale wpadliśmy na to, że mamy garnek z lodem. I wjeżdżamy z butelką z kolą. Ładnie się zaczyna osadzać na ściankach, kiedy to robię, więc to jest akurat obiecujące. Żeby jeszcze przyspieszyć, zabezpieczyliśmy górę folią aluminiową i dzięki temu możemy sobie zacząć oblewać. Z zewnątrz wosk zrobił już się twardy, w środku prawdopodobnie jeszcze będzie trochę glutowaty, ale jak widzicie, w butelce zostawiłem trochę miejsca i nie zrobiłem tego bez przyczyny, dlatego że teraz dolejemy sobie białego, albo takiego raczej kremowego wosku, który ma nam zrobić taki efekt
pianki na coli, takie jak tam był na filmiku. Zobaczymy, czy to się uda. I siup, powolutku leję, bo jest troszeczkę cieplejszy niż wcześniej. Butelka już nie jest ciepła, więc postanowiłem zrobić lifehack w lifehacku i użyć lifehacku do schładzania napoi, do schłodzenia tego jeszcze bardziej, więc jest to owinięte mokrym papierem, a teraz wkładamy to do zamrażary na jakieś pół godzinki. Ten lifehack to najdłuższy, jaki do tej pory mieliśmy na odcinku, bo zajął nam około 1,5 godziny, ale butelka jest bardzo zimna, więc nie zwlekając, czas na unboxing. Okej, z kształtem jak na razie nie jest tak źle. Tutaj oczywiście zaznaczam, że to powinno zostać gdzieś odłożone na zewnątrz, na balkon, prawdopodobnie na noc i na pewno byłoby to bardziej rozsądne i możliwe, że uzyskalibyśmy lepszy efekt, ale nie zwlekając, tniemy. Teraz by było śmiesznie, jakby się wosk rozlał. Nie byłoby. Jakie gładkie! Dobra, musimy otworzyć ją całą. To jest naprawdę... Patrzcie, jakie gładziutkie! Dół wygląda mega, mega super. Teraz musimy jeszcze jakoś dobrać się do góry. I uwaga, 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 moi drodzy. No dobra, dół wyszedł najlepiej, bo był najlepiej ostudzony i to widać, że tu jest ta część najbardziej staranna. Mamy kilka bąbelków, prawdopodobnie za sprawą resztek wody, które zostały w butelce. Tu zrobiła nam się brzydka dziura od odlewu. Trudno, gdybyśmy to robili wolniej, na pewno wyszłoby lepiej. No a tu oczywiście mamy to od nożyka od nacięcia, ale teraz skończmy cały proces. Zetnijmy kawałek góry tak, żeby sobie odsłonić knot. Jest całkiem ok, ale brakuje jeszcze jednego elementu, czyli oczywiście folijki. No i moi drodzy, oto efekt końcowy, który udało nam się uzyskać. Według mnie zadowalający, patrząc na to, że mocno przyspieszyliśmy ten lifehack, bo gdybyśmy odstawili to na balkon na noc, na pewno wyszłoby lepiej. Tak czy siak, lifehack zaliczony. Ostatni lifehack w dzisiejszym odcinku jest obarczony pewnym ryzykiem. Ryzykiem, że się nie uda. Ale jak nie spróbujemy, to się nie dowiemy. Ostatnia sztuczka jest również związana z butelką coli. Z tym, że tym razem za pomocą tego płynu i coli, jak widzicie na filmiku, prawdopodobnie uzyskamy świecącą w nocy ciecz. Czy jest to możliwe? Szczerze mówiąc, nie wiem. Jestem trochę sceptyczny, ale z drugiej strony wszystkie poprzednie lifehacki się udały, więc nawet jak ten by się nie udał, to i tak wyszło spoko. No to próbujemy. Odstawię to na chwilę na bok. Otwórzmy kolę. Poszło lepiej niż z kartką papieru. Zlejmy ją do kubeczka, bo na pewno nam się jeszcze przyda. Teraz lejek, płyn, dokładnie taki sam jak jest na tamtych lifehackach, chociaż tam wyglądał on jakby miał trochę żywszą barwę. Często tak w sumie jest, że do Polski trafiają produkty o nieco odmiennym składzie chemicznym i gdyby się nie udało, to mogłoby być przez to, ale próbujmy. Trzeba wlać mniej więcej do połowy. A teraz czas dolać coli. Ok? Wydaje mi się, że wystarczy. No to co? Gasimy światła. I co? Widzicie coś? No... Ja też nie. Mogę wam tylko pokazać tutaj tyle, że ta butelka tu faktycznie jest, ale no w żaden sposób nie świeci. Popatrzcie, teraz zgaszę to. Świeci? Nope. Okej, jeszcze jedna próba, tylko że tym razem dolejemy mniej coli i zrobimy to na zgaszonym świetle, bo ten efekt może być, ale na przykład krótkotrwały, więc zobaczmy w trakcie mieszania, jak to będzie wyglądało. Światła off i lecimy. Teraz nic nie widzę. Dolewam kolę. Czuję, jak mi się wylewa spod lejka, ale w dalszym ciągu... Czekajcie, mieszam butelką... No nie! No w dalszym ciągu niestety nic nie widać. Dobra. No i niestety, ten lifehack nie zadziałał. Ale tak jak wspominałem przed rozpoczęciem testu, to może być rzecz różnicy w składzie produktów, bo często mamy te same etykiety, a różne składy ze względu na region. Jeden lifehack nam się nie udał, ale wszystkie pozostałe to prawdziwy ogień. Jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podobał, zostawcie pod nim łapkę w górę. Jak chcecie więcej sztuczek z internetu, dajcie znać w komentarzach. Zapraszam również do subowania kanału i na poprzednie odcinki. To wszystko na dziś, trzymajcie się ciepło. Cześć! No, okej.